Kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części tutorialu, w którym wykonujemy album zimowy. Jest to album mini o formacie 16x16 cm. Do wykonania albumu wykorzystuję kolekcję od P13 The Four Seasons Winter. Co będziemy wykonywać w tej części tutorialu? Przede wszystkim wykonamy sobie okładkę, ozdobimy ją, a ozdobimy ją papierem skrapowym i wykonamy sobie na niej kieszonkę. Postanowiłam, że będzie to taka kieszeń nieregularna, czyli docięłam sobie grafikę z kolekcji i ta kieszeń będzie też docięta na papierze kraftowym i będzie po prostu nieregularna i będzie wklejona centralnie na stronie okładkowej i do kieszeni będzie można schować maty na zdjęcia. Jeszcze wrócę do poprzedniej części tutorialu. Chciałam tylko zwrócić uwagę i w zasadzie się poprawić, ponieważ przy wklejaniu strony numer 4 wkleiłam ją odwrotnie, czyli bo papier kraftowy jest jakby, to powiedzieć, dwukolorowy. Z jednej strony jest ciemniejszy, z drugiej jaśniejszy. Ja po prostu tą jedną stronę wkleiłam odwrotnie i w momencie, kiedy te strony układamy razem, ta jedna strona była po prostu jaśniejsza. Ja ją odcięłam i przykleiłam na nowo stronę już w poprawny sposób. Także myślę, że możemy zacząć pracę. Wykonamy sobie w tej części trzy strony. Na stronie numer 2 będziemy wykonywać element z klapkami na zdjęcia formatu 9x13 i 7,5 na 10 cm z lekkim zdobieniem w postaci umieszczenia elementów wyciętych z kolekcji. Natomiast na stronie numer 3, bo trzy strony będziemy sobie dzisiaj wykonywać, wykonamy sobie kieszeń pionową z klapkami. Kieszeń taką pionową z klapkami, też dociętą podobnie jak ta pierwsza kieszeń, którą będziemy wykonywać. W zasadzie w całym albumie kieszenie będą właśnie docinane w taki sposób. Dobrze, zabieram się do pracy. Od czego zaczynam i co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim będzie nam potrzebne tło wycięte z kolekcji. I jeżeli chodzi o okładkę, to nasza okładka ma 16 cm. Element, który został tutaj wklejony, ma 15,5 na 15,5 cm. W związku z tym nasze tło będzie miało wymiar 15 na 15 cm. I zaczynam od wklejenia tła. Jeżeli chodzi o tła, ja sobie tak wymyśliłam przy okazji wykonywania tego albumu, że po otwarciu każdej rozkładówki, czyli jak widzimy dwie strony, tła będą dokładnie takie same. One się różnią po przewróceniu, czyli każda rozkładówka ma jakby inne tło, będzie miała, natomiast po otworzeniu właśnie albumu ta rozkładówka będzie miała te tła jednakowe. Nakładam klej i staram się go w miarę równomiernie rozprowadzić. Trzeba też pamiętać, zwrócić uwagę, ponieważ w kolekcji, jeżeli ktoś korzysta z tej kolekcji, na arkuszach znajdują się napisy, żeby po prostu pilnować, żeby te napisy były odpowiednio ułożone, żeby one nie były do góry nogami. Mamy wklejone.
teraz, w jaki sposób wykonujemy taką kieszeń? Zaczynamy od wyboru elementu. Ja wybrałam z kolekcji sobie element z taką grafiką fotela. I zawsze jak staram się wykonać kopertę, kieszonkę w takim stylu, to zawsze sobie docinam szerszy kawałek. To nie jest kawałek na wymiar, on jest zawsze szerszy. Ja sobie go docinam, wycinam sobie po prostu to, co mnie interesuje. I po ustaleniu, jaką szerokość kieszonki chcę uzyskać, czyli w moim przypadku to jest 11 cm, czyli sama kieszonka po wklejeniu, ona będzie miała szerokość 11 cm, to moja grafika musi być docięta do szerokości 10,5 cm, aby powstała nam dookoła ramka kraftowa. Czyli jeżeli chodzi o papier kraftowy, potrzebujemy kawałek o wymiarze 14 na 15 cm. Tutaj akurat wydaje się, że jest w zasadzie na wymiar to docięte, natomiast po prostu taki kawałek posiadałam i akurat ten fotel mi się zmieścił po wklejeniu, więc idealnie, będzie mały odpad. Czyli mamy 11 cm szerokość kieszonki i po 2 cm zostawione na skrzydełkę i jedno skrzydełko 2 cm od dołu. I mamy to właśnie zbigowane w taki sposób, żeby mi zostały skrzydełka o szerokości 2 cm. Dobrze, teraz musimy sobie to dociąć, ponieważ zależy mi na tym, żeby przy tej grafice została taki zapas papieru kraftowego i zobaczcie, ja sobie to ładnie tutaj docinam. Ja lubię robić tego typu kieszonki, bo one są wtedy bardziej ciekawe. Oczywiście jest to bardziej czasochłonne, natomiast jeżeli chodzi o elementy dekoracyjne, to zdecydowanie taka kieszonka jest dekoracją samą w sobie. Zobaczcie. Nie docinam sobie po prostu, zostawiam odstęp i objeżdżam całą tą grafikę. Oczywiście wcześniej ją wkleiłam, zrobiłam to celowo, żeby nie pracować na dopiero co wklejonej grafice, żeby to wszystko jednak już było ładnie połączone ze sobą, żeby nie było sytuacji, że coś mi się po prostu odklei. Tutaj sobie już docinam to skrzydełko, zobaczcie. Ono będzie już gotowe do wklejenia. Tutaj jeszcze sobie dotnę. Delikatnie w niektórych miejscach, żeby już to wyglądało troszkę bardziej jak choinka. Te malutkie elementy odcinam. Tutaj też można sobie dociąć. Oczywiście nie musicie brać akurat dokładnie takiej grafiki jak ja. W kolekcji jest mnóstwo innych możliwości. W związku z tym możecie sobie wybrać coś, co się Wam akurat bardziej podoba. Jeszcze to lekko podocinam. Coś tu jeszcze mi nie pasuje. Okej. Po
docięciu tego papieru kraftowego, zobaczcie, już nam się pokazuje ta nasza kieszonka, jaki ona będzie miała kształt. Ja sobie tutaj jeszcze podocinam te elementy, te skrzydełka, żeby móc je za chwilę pozaginać. Zobaczcie, docinam sobie narożniki. Raz. Dwa. Zaginam. Zobaczcie. Zaraz sobie to docisnę kością, ale chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądała ta kieszonka. Zobaczcie. Kieszonka jest gotowa. I chciałabym, żeby ona została wklejona w tym miejscu. O, mniej więcej. Ja sobie tylko docisnę jeszcze kością. Żeby ona była bardziej dociśnięta, zwarta. Zobaczcie, bardzo prosty sposób. W zasadzie może wyglądać ta koperta na dość mocno skomplikowaną, czasochłonną, a w zasadzie zupełnie tak nie jest. Ja sobie tu jeszcze sięgnę po taśmę. Ok, będziemy wklejać tą kieszonkę i ja sobie ją wkleję na klej. Czyli nakładamy klej. Na samym początku nakładam klej na tą dolną, na to dolne skrzydełko. I zacznę wklejanie właśnie od tego dolnego skrzydełka. Ja sobie takie tutaj wkleję. Mniej więcej. Na środku. Chodzi o to, żeby to było na środku. Wracam sobie. Czy to jest na środku? Czy mi to jest krzywo się troszeczkę wkleiło? Myślę, że jest ok. Dobra. Docisnę sobie jeszcze kością. I jeszcze zabezpieczę akurat tą, to dolne skrzydełko zabezpieczę, żeby łatwo mi się później wkładało maty do niego taśmą. Ja to robię w przypadku takich małych skrzydełek, ja to po prostu robię taką zwykłą taśmą. Można oczywiście też wykorzystać taśmę szerszą. I odcinam. Dzięki temu nie będzie mi się tutaj haczyć, jak będę wkładać maty. Ok. Nakładam klej na te dwie pozostałe kieszonki i kleję. Rozprowadzam klej. Oczywiście zawsze, jak nakładamy klej, to trzeba go rozprowadzić dokładnie, żeby nam się nic, po pierwsze, nie rozlało, a z drugiej strony, żeby nam się wszystko ładnie skleiło, prawda? Jeżeli mamy za dużo kleju, to nadmiar zabieramy. Ok. I możemy wkleić sobie naszą kieszonkę już do końca. Hop, dociskam. Zobaczcie, nasza kieszeń jest gotowa. I w zasadzie cała strona. Pięknie nam to wszystko się dokleiło. I myślę, że możemy przejść do wykonywania strony numer, w zasadzie pierwszej, bo to jest okładkowa, to jest strona pierwsza. Ja Wam tutaj podniosę jeszcze. Zobaczcie, tak wygląda nasza strona okładkowa. Maty będziemy wykonywać na samym końcu. Także tam, gdzie będzie potrzeba, to będziemy te maty wkładać.
Ok. Co będziemy robić na tej stronie pierwszej? Już Wam mówię. Mam tutaj przygotowane wszystkie elementy docięte. Zaczniemy sobie od wklejenia tła. I w przypadku tego tła to będzie tło nieco mniejsze, ponieważ strony w albumie mają 15 cm na 15 cm, w związku z tym każde tło, które będziemy wykorzystywać, które będziemy wklejać na stronach, będzie miało format 14,5 na 14,5 cm. I tak jak mówiłam, tła są identyczne, a przynajmniej wycięte z tego samego arkusza. Tak sobie to wymyśliłam w przypadku tego albumu. I co nam będzie potrzebne do wykonania tej strony? Taka baza, na której będziemy robić nasz element. I to jest fragment papieru kraftowego, który należy dociąć na szerokość 13,5 cm na 11 cm. To będzie element, który będzie mniej więcej w tym miejscu, też na środku. I do tego elementu będziemy wklejać klapki. Jedna klapka, druga klapka i dwie klapki po bokach na zdjęcia, mniejsze klapki na zdjęcia formatu 7,5 na 10. Te klapki są na zdjęcia formatu 9 na 13 cm. I jeżeli chodzi o te większe klapki, potrzebujemy ich dwie o wymiarze 11,8 cm na 13,5 cm i bigujemy je na tej krawędzi. Czyli tu będziemy mieć 9,5 cm, mamy zapas 3 mm, bo jest podwójne bigowanie i 2 cm na skrzydełko. Czyli dwa takie elementy potrzebujemy. Potrzebujemy również dwie klapki docięte na wymiar 10,5 na 10 cm. I na krawędzi, zobaczcie, tej tutaj, na 8 cm bigujemy raz, pozostaje nam 2 cm na skrzydełko. Dodatkowo potrzebujemy dwa kawałki docięte papieru skrapowego, docięte na wymiar 9 na 13 cm oraz dwa kawałki docięte na wymiar 7,5 na 10 cm do ozdobienia naszych klapek. Ja sobie je na razie odłożę i zajmę się wklejaniem tych klapek do tego elementu. I dopiero cały element będę wklejać na stronę. Ale najpierw wkleimy sobie tło. Od tego zacznę. Żeby nam się tutaj już nie przemieszczało. Nakładam klej. Rozprowadzam. Wklejam. Oczywiście patrzę, bo akurat na tym arkuszu jest są napisy. Także trzeba uważać, żeby gdzieś tam się nie... I równiutko wklejamy. Czy mi się to równo wkleiło? Może tak bardziej. Nie widzę z góry. Z góry byłoby łatwiej. Ale z kolei nie widzę po prostu tak dokładnie. Myślę, że jest ok. Wklejamy. Ok, tło mamy wklejone. Ok. I zabieram się do... Ja sobie odłożę na chwilę ten album. I będziemy wklejać elementy, czyli te klapki. Ja najpierw sobie je pozaginam. Zobaczcie, na liniach bigowania. Docisnę sobie je.
żeby one mi ładnie pracowały. Jedna, druga. Ok. Zacznę od wklejania tych większych klapek, czyli one będą od góry i od dołu. Oczywiście sobie tutaj dotnę narożniki. Żeby mi nie przeszkadzały. Hop, hop. Druga. Narożniki docinam na drugiej linii bygowania, czyli pierwszej od skrzydełka. Dwie mam docięte. Jeszcze wezmę te mniejsze, też podocinam od razu. Jak ja to robię. Ok. Docięte wszystkie narożniki. I wklejam, tak jak mówiłam, klapki od, zaczynając od tych większych, nakładam klej. Nakładam go tak, aby nie nałożyć go na bigowanie. Tym bardziej, że jest podwójne. Także uważam, żeby nie ubrudzić klejem bigowania. Źle oczywiście przykleiłam klej. To oczywiście nie szkodzi. Ja sobie tutaj lekko wytrę, żeby mi się nie kleiło. Nie z tej strony, oczywiście. Oczywiście z tej strony też nie będzie widać, bo będzie wklejona pod tą matą, ale tu powinnam nałożyć klej od strony wewnętrznej. Jeszcze raz. Zobaczcie. Nie dojeżdżam do tego miejsca bigowania, żeby tego nie ubrudzić. Teraz mogę to wkleić. Zobaczcie. Tu mam coś chyba niedocięte. Jeszcze raz sobie zerknę, jaki ja tu mam wymiar. 13,5. A tutaj mam lekko większy. Nie wiem dlaczego, zaraz sobie to jeszcze dotknę, momencik. Ok, mam element docięty, sobie tutaj jeszcze dotknę ten narożnik. Hop. I wklejam. Czyli wklejamy od spodu. Zobaczcie. Żeby to się po prostu ładnie zamykało. Coś mi się tutaj nie docięło, ale nic nie szkodzi, zawsze sobie można dociąć. Czyli klapka będzie nam się zamykać w tą stronę. I druga klapka również będziemy ją od środka wklejać. Czyli ona będzie tak. Sprawdzę tylko, czy jest... O, ta jest akurat dobrze docięta. Więc nie wiem, coś tu... Bo coś musiało mi pójść nie tak przy docinaniu. Ok. Nakładam klej. O, rozprowadzam. Sobie trochę wygnę to.
Ok, klej nałożony. Będę teraz wklejać. Proszę bardzo. Hop. Oczywiście, jeżeli macie na przykład, bo ja akurat pracowałam na papierze kraftowym formatu A4, natomiast jeżeli macie na przykład papier kraftowy większego formatu, na przykład formatu A3, to możecie ten element zrobić w zasadzie z jednego kawałka. I w zasadzie chyba ten też bym była w stanie wykonać, czy nie? Nie, nie byłabym w stanie. Ale już z tego większego formatu jesteście w stanie wykonać taki element z jednego kawałka, więc wtedy nie musicie kleić. Zamykać się będzie to w ten sposób. Natomiast dodatkowo jeszcze chciałabym, żeby wkleić klapki tutaj, takie mniejsze. I one są mniejsze niż wysokość tej bazy naszej. Będą wklejone tak. O. Ok. Wklejam również od strony wewnętrznej. Czyli nakładam klej. Rozprowadzam. I wklejamy. Hop. Mniej więcej na środku. O, jeżeli jest ok, sprawdźmy sobie jeszcze, czy jest tutaj równo. Jest równo. Dociskamy. O, się poplamiła. To jest tylko woda, nie klej. Ok, w takim razie. Oj, druga. Druga klapka, mała. I w zasadzie element będzie nasz już gotowy. I będziemy mogli go wkleić. Zobaczcie. Wklejam tą drugą klapkę. I teraz przy wklejaniu tej drugiej klapki fajnie jest sprawdzić, czy one są w tym samym ułożeniu. Są w tym samym, można docisnąć. Ok. Dociskamy. I w zasadzie nasz element, który ja chciałam, żebyśmy wkleili do albumu, jest gotowy. Zaraz jeszcze sobie wkleimy magnesy. Zobaczcie. Czyli ja bym chciała, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Zaraz sobie wkleimy jeszcze. Tutaj mi coś nie pasuje. Ale to zaraz sobie wyregulujemy magnesem. Ok. I teraz cały ten element będę wklejać w tym miejscu. O. Czyli nakładam klej w zasadzie na całości, żeby to się dobrze trzymało. Rozmarowuję. I będę to wklejać. Na środku mniej więcej. Mamy tu środek? Mamy. Okay, ja sobie to rozłożę i wkleję. To coś mi się... I dociskam. I
tak będzie ta strona wyglądać po otwarciu. Dociskam, żeby mi się to ładnie docisnęło. I teraz od razu sobie wkleję magnesy. Dotnę sobie taśmę. Dwa kawałki. I teraz jak będę chciała, żeby mi się to zamykało. No, zróbmy to tutaj na środku. Wklejam po prostu magnes taśmą. Myślę, że najprostsze wyjście. O, zobaczcie. Hop. I tym oto sposobem, żeby mi się tutaj ładnie to wyrównała ta klapka, wklejam sobie drugi magnes. Ok, czyli mamy klapki i teraz będziemy te klapki obklejać papierem skrapowym. Ja sobie tutaj przygotowałam już takie docięte. Zacznijmy może od tych mniejszych klapek. To jest akurat karta z kolekcji, którą docięłam na wymiar. I ja ją sobie wkleję tutaj. A dodatkowo druga klapka będzie... To jest akurat papier docięty już z arkusza. Czyli po prostu wklejam. Nakładam klej. I wklejamy. Od razu nasze klapki będą wyglądać na wykończone. Tu jeszcze zerkam, czy jest ok. Ok, no to wklejamy. Drugą klapkę obklejamy. Dociskamy. Można sobie przyjechać częścią. Zobaczcie. I w zasadzie klapki są gotowe. Te mniejsze. Teraz sobie obkleimy te większe. I teraz tak, jak to zrobimy? Ja myślę, że ten papier wkleimy sobie pod spód. O. Natomiast ten damy sobie na wierzch i to jeszcze nie jest koniec tej strony, ponieważ celowo wybrałam taki papier mało dekoracyjny, ozdobny, żeby tutaj sobie wkleić jakąś, stworzyć w zasadzie taką mini kompozycję z elementów do wycięcia. No i stwierdziłam, że tutaj będzie to naprawdę fajnie wyglądać i wykorzystam przede wszystkim ten element wianka, na bazie którego będziemy zaraz układać sobie kompozycję, ale najpierw wkleimy papier skrapowy. Zanim to zrobię, to odkleję taśmę. Okay. Taśma odklejona.
kleimy. Wklejamy. I hop, kto nam tutaj jest? Ok, super, wklejamy, dociskamy. Bardzo fajny jest ten arkusz z tymi budynkami. Za bardzo nie wiedziałam, jak go wykorzystać w tym albumie, więc gdzieś tam pojawia się na klapkach. No i tutaj drugi fragment. Że fajnie się te papiery ze sobą komponują. Prawda, są takie. Z jednej strony są wyraziste, bo te kolory nie są jakieś mocno pastelowe. O nie, pomyliłam się. Pomyliłam się i obkleiłam nie tą stronę, którą powinnam. Dajcie mi chwilę, ja sprawdzę, czy mam gdzieś jeszcze kawałek, który mogłabym wykorzystać. Chyba mam. Poczekajcie, czy nam to się spasuje. Spasuje się, dobra. Widzicie? Zagadałam się i tak to czasami jest, że się posmaruje nie tą stronę, którą trzeba. A akurat w tym przypadku grafika, zobaczcie, jest tutaj w pionie, więc nie mogłabym nawet na tej klapce jej umieścić, bo klapka jest pozioma. Ok, wklejam. Właśnie trzeba zawsze uważać, żeby ta taśma tak nie chwyciła, zanim ustawimy dokładnie ten papier. Ok, wszystko nam się ładnie wkleiło. Klapka jest zamykana na magnes, ale właśnie ja chciałam tutaj wykonać jeszcze jakąś taką mini kompozycję i wybrałam kilka elementów. Nie wiem, czy użyję wszystkich, zaraz je podniosę. Generalnie chciałam, żeby to bazowało na tym wianku. Teraz tak, muszę go przykleić tak, żeby po otwarciu mi się on tutaj nie pogniótł, czyli on nie może wystawać poza kopertę w tamtą stronę, więc w zasadzie idealnie mieści się na klapce. I będę sobie po prostu tutaj doklejać kompozycję, te pozostałe elementy wycięte. Może ja sobie tutaj trochę dotnę te wąski. No tak myślę, nie wiem, czy... żeby ta kompozycja nie była jakaś strasznie przytłaczająca. Może tak bardziej po prawej stronie. O, mniej więcej coś takiego. Mniej więcej coś takiego chciałam uzyskać. Jeszcze wezmę kilka innych elementów. Zobaczymy, czy coś się nada. Jakiś mniejszy element.
znajdę z takich mniejszych elementów, bo akurat korzystałam z tej kolekcji większej, więc myślałam, że tu jeszcze... O! Idealnie, zdecydowanie. Myślicie? Pasuje? Pasuje. Właśnie brakowało mi takiego elementu, który by mi wykończył tą górną część kompozycji. Ułożę sobie tą resztę elementów. Ok, możemy przyklejać. Ja tutaj nie będę używać kosteczek 3D. Wolałabym, żeby... To raczej była płaska kompozycja. Jest, myślę, że jest to bardziej wygodna, jeżeli chodzi o... wygodne. Ja troszeczkę sobie tu ponaginam, żeby, jeżeli chodzi o tą przestrzenność tej kompozycji, to żeby minimalnie te gałązki się unosiły, natomiast nie chcę, żeby to mi gdzieś haczyło mocno przy otwieraniu, w momencie, kiedy tutaj coś włożymy do tej kieszeni. Ok, czyli on troszeczkę jest gdzieś tam podniesiony wianek do góry, ale nie jakoś specjalnie. Ok, nakładam klej. Przyklejam. Na środku. Po środku umieszczam te dzwoneczki. Najpierw sobie przykleję ten dzwoneczek i je umieszczam bardziej po prawej stronie, żeby to wszystko nie było takie centralne. Nabrało takiego fajnego charakteru. To przykleję je sobie bardziej po tej prawej stronie. Zobaczcie. Troszkę mi one zachodzą na ten wianek. O. Teraz wklejam ten większy dzwoneczek. Nie, dam troszkę niżej i o, tak bardziej, żeby on był centralnie. Znaczy centralnie, prosto w sensie. Nie był wygięty. Hop, na to sobie nałożę tutaj sobie troszeczkę, bo naginam te owoce. Delikatnie, żeby to takie było troszeczkę lżejsze. Myślę, że jak troszeczkę ta kompozycja wychodzi z tej strony, to jednak ona jest po prostu taka lżejsza. Ja nakładam też tego kleju wszędzie, tylko jakby w głównych tych miejscach, żeby w całości mi się to aż tak nie przykleiło i było takie właśnie bardziej przestrzenne. Sobie gdzieś tam dokleję. O. Ok. Tutaj sobie wkleję. Powiem Wam, że bardzo lubię te elementy do wycinania, które są umieszczane w kolekcjach. Jakoś naprawdę tak ubogacają cały album. I pomimo, że się wydaje, że to jest ciężka praca, bo i czasochłonna przede wszystkim, jeżeli chodzi o docinanie tych elementów. I w zasadzie tak myślałam na samym początku mojej przygody ze scrapbookingiem, to powiem Wam, że przy odpowiednim sprzęcie, przy fajnych nożyczkach, z których nam się fajnie korzysta,
Zdecydowanie wycinanie tych elementów nie jest jakąś karkołomną rzeczą. Poza tym ja generalnie nie widzę konieczności, żeby na przykład docinać wszystkie elementy z kolekcji. Jeżeli wiemy, co chcemy zrobić, na przykład jest nam potrzebne kilka elementów do wykonania, jak i zdobienia na przykład strony okładkowej, tak? Albo jakiejś konkretnej strony w albumie, albo na przykład docinamy sobie kilka elementów, które są nam potrzebne do uzyskania kompozycji na froncie kartki, którą wykonujemy. Nie ma potrzeby wycinania i tracenia czasu na docinanie wszystkich elementów. Ja natomiast od pewnego czasu zaczęłam wykorzystywać mocniej te elementy, które są umieszczone w kolekcji. Z jednego powodu w zasadzie. Z takiego powodu, że w momencie, kiedy nie używa się tych elementów, które proponuje producent, to próbujemy znaleźć jakieś inne dodatkowe elementy ozdobne, jakieś koraliki, cekiny. Jest tego mnóstwo na rynku, jeżeli chodzi o te elementy dekoracyjne. I powiem Wam, że korzystanie z tych elementów, które możemy wyciąć z kolekcji, zastępuje to wszystko, bo zobaczcie, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o tą rozkładówkę, nie ma potrzeby, żeby cokolwiek tutaj domontowywać z innego typu elementów dekoracyjnych, ponieważ te elementy, zobaczcie, świetnie się wpasowują w cały album. W dodatku są idealnie dopasowane, bo to przecież są elementy dedykowane akurat do tej danej kolekcji, z której korzystamy. Także ja z reguły, jak wiem, że robię album, szczególnie jeżeli chodzi o album, to ja z reguły docinam wszystkie elementy, ponieważ ja wiem, że ja te elementy w tym albumie wykorzystam. Naprawdę zostaje mi się po jednej sztuce gdzieś, gdzie już naprawdę nie mogę dopchać, natomiast zobaczcie, to wcale nie jest przesadnie, te elementy nie są użyte przesadnie, ich jest dosłownie kilka, a ta strona, ta klapka naprawdę wygląda świetnie. Jest urozmaicona, jest interesująca i jest ładnie zaaranżowana. Także ja polecam naprawdę poświęcić tą chwilę i dociąć te elementy. Poza tym dla osób, które naprawdę nie znoszą docinać tych elementów, bo na przykład elementy są za małe, są zbyt skomplikowane, szczególnie jeżeli chodzi o elementy roślinne, to polecam, są już gotowe tej kacy, bo, też często dedykowane do danej kolekcji. Ja wiem, że to też troszeczkę więcej może kosztować, natomiast zaoszczędza nam pracy, nerwów, a idealnie pasuje do kolekcji. Także ja polecam, bo naprawdę jest to świetne rozwiązanie i możemy w ramach jednej kolekcji naprawdę wykonać daną pracę. I nie musimy szukać, dokupywać innych elementów, które by nam tą naszą pracę wzbogaciły. Ok, koniec gadania mojego. Brakuje mi tu jednej rzeczy. Ja to się zastanawiam, czy jest tu potrzebne jakieś trzymadełko. No nie wiem, jeszcze się zastanowię nad tym. Czy gdzieś tutaj jeszcze nie pod ten wianek nie włożyć jakiegoś kawałka do otwierania po prostu. Chociaż myślę, że nie jest to konieczne. Zobaczcie. Tak wygląda nasza strona z elementem takim, z klapkami w zasadzie. Taki mini prezencik, który możemy otworzyć. Może jeszcze zdecyduję się na docięcie jakiegoś kawałka i wklejenie tutaj, bo jakoś mi tutaj pusto. Ale myślę, że zrobię to trochę później. Na razie to tak zostawię i przechodzę do strony numer 3. W zasadzie 2. To jest okładka, strona numer 1, 2. No i ta strona numer 2 troszkę nam, chwilkę nam zajmie, chociaż może nie aż tak długą chwilkę. Co my tu będziemy robić? Przede wszystkim będziemy wklejać tło. Tym razem zdecydowałam się na ten piękny błękit. No uwielbiam kolor niebieski. To jest mój ulubiony kolor w zasadzie, więc wszystkie jego odcienie po prostu uwielbiam.
Dodatkowo będziemy wklejać kieszeń pionową, którą wkleimy sobie tu. Tutaj sobie wkleimy kieszeń pionową. Później wkleimy sobie oczywiście klapki. Jedna w tą stronę, druga w tą stronę. A dodatkowo jeszcze na klapce będzie mini kieszonka. W zasadzie to będzie tak, o. Mini kieszonka na taga. I od czego zaczynamy? Powiem Wam od samego początku, jakie wymiary potrzebujemy. Czyli tło 14,5 na 14,5 cm. Ja go na razie nie wklejam, ponieważ najpierw będę... No właśnie teraz się zastanawiam. Kieszonkę sobie wkleję później, ale klapki. Chcę wkleić klapki. Jeżeli chodzi o klapki, potrzebujemy dwie. Będzie można na nich umieścić zdjęcia w formacie 9 na 13 cm. Ta baza, którą potrzebujemy, żeby wykonać klapkę, to 15,8 cm na 9,5 cm, czyli mamy 9,5 cm na 13,5, 3 mm to jest podwójne bigowanie i 2 cm nasze skrzydełko. Ja sobie pozaginam te klapki już. Potrzebujemy takich klapek dwie. Docinam od razu skrzydełka. Raz. I dwa. I teraz ja sobie te klapki wkleję od razu pod nasze tło. I mniej więcej wkleję je, zobaczcie, jeżeli chodzi tutaj o tą wysokość, jakieś, myślę, pół centymetra. Od góry i od dołu będę je wklejać. Czyli klej nakładam od wewnątrz na skrzydełko. Wklejam. Też oczywiście patrzę na w którą stronę są napisy, ponieważ znowu są na tym arkuszu. Ja sobie tylko jeszcze zerknę, czy tu mi to pasuje, czy to jest równiutko. Jest równiutko. Ok. Dociskam. I druga klapka. Również ją nakładam klej od środka. I nie nachodzę z klejem na linię bigowania. Staram się jak najbardziej ominąć tą linię, ale dochodzę, natomiast nie umieszczam kleju na tej linii. Żeby nie było sytuacji, że nam się później będzie to kleić. I wklejam pół centymetra mniej więcej poniżej naszej strony, żeby to tak w miarę symetrycznie. Sprawdzam, czy to jest równo. Zobaczcie, o, czyli mamy coś takiego. Oczywiście tu jeszcze będzie można minimalnie wyregulować, ponieważ będziemy mieć tu magnes wklejony, żeby te klapki nam zamykały całą tą kompozycję. Teraz się zastanawiam, ale chyba jest ok. Czy ja już teraz mogę wkleić tą całą stronę, te tło do albumu? Myślę, że tak, ponieważ tą kieszeń będziemy wklejać sobie w tym miejscu i to w zasadzie będzie ok. Dobrze, czyli w pierwszej kolejności odwracam, będę smarować po całości i wklejać naszą stronę, tło w zasadzie do albumu. Okay.
Ustawiam sobie album. I teraz wklejam tło, żeby ono było prościutko. Już sobie tak tu zerkam. Czy jest prościutko? Można sobie to otworzyć. Ok. Dociskam. Kością gdzieś tam na tych. Ok, mamy to wklejone. Ja w pierwszej kolejności sobie tutaj wkleję magnesy, żeby o nich nie zapomnieć. A zdarzało mi się. Nie te nożyczki. Jak ja będę chciała wkleić sobie te magnesy. Myślę, że mniej więcej w tym miejscu. Wkleję. I wkleję sobie tutaj. Teraz się zastanawiam, myślę, że... Moment. Nie wiem, czy to trochę. Proszę, odkleję jeszcze raz. Ok, już tak może zostać. Czyli odwracam sobie magnes. Doklejam go do tego magnesu, który mam tutaj. I w ten sposób znajduję miejsce. Odbijam go dosłownie na tej drugiej. Ale mi się przykleiło krzywo, więc będę musiała to odkleić, bo nie wyregulowałam jeszcze raz. Nie szkodzi, zawsze warto poprawić, niż później patrzeć na album i wiedzieć, że jest tam coś krzywo. Także ja zdecydowanie polecam czasami oderwać papier czy magnes i jeszcze raz go, o, zobaczcie, przykleić. O. I teraz jeszcze raz, zanim go wkleję, to układam sobie strony tak, jakbym chciała, żeby one się zamykały. Jestem pewna, że jest prosto, to wtedy dopiero dociskam. Jak zwykle się zagadałam wcześniej i wkleiłam krzywo. Natomiast teraz jest już wszystko ok. Dociskam sobie tutaj te magnesy. Jest ok. Teraz czym będę się zajmować? To wklejeniem właśnie tej naszej pionowej kieszonki. I teraz to jest dokładnie ten sam schemat postępowania. Ja Wam teraz powiem, jaki ja tu mam wymiar. Tutaj mam 19 cm. Wysokość naszej kieszonki to 15 cm, czyli tyle, ile stanowi wysokość naszej strony. Czyli mamy 15 cm plus 2 cm z każdej strony na skrzydełka, natomiast grafika docięta jest na wymiar 14,5 cm. Ma taką wysokość. Tutaj wystarczy w okolicach 10 cm papieru kraftowego, żeby się to zmieściło. Ja po prostu miałam taki większy fragment i go nie docinałam. A teraz go szybciutko dotnę. Czyli na tej samej zasadzie jak wykonywaliśmy kieszonkę na stronie pokładkowej. Ja sobie tu obetnę ten nadmiar. Może będzie mi łatwiej troszkę. Zobaczcie. Objeżdżam sobie tą moją grafikę
I mówię, jak wycinam sobie taki pasek z arkusza, mówię o tej grafice, którą na przykład sobie wybieramy na kieszonkę, zawsze wybieram dłuższy pasek, żeby mieć zapas, żeby móc później sobie fajnie wymanewrować, czy wyśrodkować grafikę, żeby po prostu mieć zapas w razie co nawet na jakąś pomyłkę, jeżeli coś tam nam się źle dotnie. I w zasadzie do tego kawałka dopasowuję sobie później kieszeń. Mniej więcej oczywiście, a później docinam sobie już idealnie tak, jak mam docięty ten papier i zbigowany ten papier kraftowy. Czyli ja sobie tu już podocinałam tą moją grafikę. Tak będzie wyglądała kieszonka. Będę ją wklejać w tym miejscu. Pozaginam sobie, może najpierw zanim je zagnę, to podocinam oczywiście. O, hop. I hop, zobaczcie. Doginam sobie tutaj te moje skrzydełka. Ja sobie jeszcze zaraz poprawię je kością. I pokazuje nam się kieszeń. To jest moja kieszeń. Tak chciałam, żeby ona wyglądała. I wklejam ją w tym miejscu. Czyli tu trzeba pamiętać o tej klapce, że ta klapka tu jest, żeby nie wkleić tej kieszeni na tej linii bigowania oczywiście, tylko obok. Trzeba się troszeczkę odsunąć. I będę ją tutaj wklejać. I to wklejanie zacznę od wklejenia tej dłuższej krawędzi, czyli tego dłuższego skrzydełka. I tym razem smaruję od zewnątrz, nie od wewnątrz. Ok. Najpierw sobie tylko przyjadę kością, żeby ona była bardziej taka dociśnięta i nie odstawała. Ok. Nakładam klej. Rozsmarowuję. I będę wklejać ją do albumu. I już Wam pokazuję. Wklejam ją sobie, tak jak mówiłam, przy tej linii bigowania od kieszonki na wysokości całej strony, bo ona jest w wysokości naszej strony. Jeszcze zanim ją tak aż mocno docisnę, to czy sprawdzę, czy mi się klapka ładnie zamyka. Zamyka się. Ok, jeżeli mamy wszystko prościutko, widzimy, że to jest, nic nam nie wystaje, nic nam nie wychodzi, to dociskamy mocniej. Proszę bardzo, można docisnąć kością. Zaraz sobie tutaj też umieszczę taśmę. Będę musiała uważać, bo tutaj mam dość wąską tą kieszonkę, więc muszę po prostu tą taśmą manewrować, żeby ta taśma mi później nie wychodziła poza kieszeń. Już biorę taśmę. Ja sobie tu z tej strony delikatnie. O. Minimalnie mi to dosłownie zachodziło, ale żeby rzeczywiście nie było problemu. I jest ok. Teraz mogę wkleić te dwa pozostałe skrzydełka. Nakładam klej. Jedno. Drugie. Rozprowadzam. I będę teraz doklejać
skrzydełka i w zasadzie kieszonka będzie gotowa. Mamy fajną kieszonkę, taką nietypową, która naprawdę, te kieszenie, ja tych kieszeni chyba jest 5 w tym albumie, super urozmaicają i wzbogacają ten album. Szczególnie, że właśnie na te kieszenie wybrałam grafiki takie mocno kwiatowe, wzorzyste, na których się naprawdę sporo dzieje. A tła są takie bardziej kolorystycznie, takie jednolite. Dobra. To mamy. Co teraz? Myślę, że teraz sobie wykleimy papierem skrapowym te klapki. I teraz pytanie. Jak tu idą literki? Tak. Czyli możemy sobie wkleić tak. I tutaj właśnie nie wiem. I tutaj wkleić sobie tą kieszonkę. Czy ta kieszonka będzie lepiej wyglądała? Nie, zdecydowanie zrobimy chyba, jak tutaj jest. Zrobimy sobie tak, na tej klapce ten papier, a na tej klapce zrobimy. Tylko się upewnię, czy to jest, chyba to jest w tą stronę. I tutaj będziemy sobie jeszcze wklejać taką mini kopertę. Nie koperta, tylko mini klap. Mini kieszonkę. Wszystko na K. Ok. No to wklejamy. Może zacznę od tej pod spodem. Ściągam osłonę taśmy. Wkładam klej. Rozmarowuję. No i będę wklejać. Dobra, pytanie. Którą stronę? Tą chyba. Ok. I prościutko, żeby nam się wkleiło. Oczywiście zawsze zapominam, że przecież można nałożyć też klej na taśmę, wtedy ona nie będzie tak szybko łapać i nie będzie aż tak trudno. Ale zawsze o tym zapominam i próbuję jakoś wycelować, żeby było ok za pierwszym razem, no ale nie zawsze się udaje, tak jak widzieliście jakąś chwilę temu. Dobra. I tutaj też sobie ściągam tą słonę taśmę. Tym razem sobie nałożę tu kleju. No i wkleję. Powiem, że ja lubię akurat w albumach stosować trzymadełka do różnego rodzaju klapek, ale jakoś w tym albumie nie mam totalnie na nie pomysłu,
Nie mam totalnie na nie pomysłu. I strony mi się ładnie otwierają. I chyba zostawię je po prostu bez jakichś trzymadełek. Bo naprawdę też kolekcja jest tak wzorzysta, piękna i ma takie fajne elementy, że myślę, że chyba nie ma potrzeby, żeby tutaj cokolwiek jeszcze wklejać. No zastanawiam się cały czas, zobaczymy. Tutaj dokładnie taka sama sytuacja. Nie mam spisane, ile ta moja kieszonka ma, jaki ma wymiar. Ma dokładnie 10 cm tutaj. Czyli tutaj mamy 6, czyli sama nasza kieszonka będzie miała 6 cm, grafika docięta na 5,5. Wysokość u mnie to jest 8 cm, ale i tak będzie kawałek docięty. Już przystępuję do wycięcia tej grafiki, żeby móc złożyć tą kieszonkę. No i znowu objeżdżam sobie dookoła cały element, całą tą grafikę, którą wycięłam. O. Zobaczcie. Czyli mamy coś takiego. Docięty element. Proszę. I teraz zginam. Zawsze sprawdzam, czy po zagięciu na przykład nie będzie mi tu gdzieś poza ten element wystawało skrzydełko. No bo to jest głównie takie ryzyko. Szczególnie przy wąskich kopertach. Kieszonkach. Jeszcze sobie tu przejadę kością, żeby sobie dowiąć tą kieszonkę. O. I teraz będziemy ją wklejać. Wytnę sobie jeszcze, dotnę narożniki. Hop. Powiem Wam, że ja chyba wszystkie te kieszenie w tym albumie są z pojedynczym bigowaniem. Bo w zasadzie powiem Wam, że nawet w takich kieszeniach, zobaczcie, Wam pokażę. Nawet w przypadku takich kieszeni z jednym bigowaniem, zobaczcie, ile nam się zmieści rzeczy tutaj, żeby je włożyć. Więc celowo nie robię tego bigowania podwójnego w kieszonkach, bo naprawdę te kieszonki są pojemne, szczególnie jeżeli są wysokie albo szerokie, w zależności. I teraz będę sobie tą kieszeń wklejała. Może być w tym miejscu. Nie musi być przecież po środku. Jak kto woli. Ja sobie ją przykleję trochę niżej. I również zacznę od tej najdłuższej w zasadzie części skrzydełka i też sobie podkleję taśmą, żeby przy włożeniu taga nie było problemu, żeby tam mi się nic nie haczyło. Ok. I wkleję. Mniej więcej, żeby było równo do krawędzi. Ok. Kawałek taśmy. I dwa pozostałe skrzydełka też doklejam.
dociskam. I żeby tutaj już może troszkę wykończyć tą stronę, to zrobimy sobie od razu taga. Ja mam tutaj już niektóre elementy podocinane. Nie wiem jeszcze, co w zasadzie wykorzystam. Zobaczcie, tak będzie się mieścił tutaj. I teraz tak. Myślę, że to, tu mam docięte kilka kawałków, żeby obkleić taga. Ten nie jest zbyt wzorzysty. Zastanawiam się nad tą zielenią. Jakoś mi tu tak pasuje ta zieleń. Jest też brąz, takie drewno. Też wyglądałoby dobrze, ale chyba wezmę tą zieleń. Ok, w takim razie wklejam sobie. Tagi mam docięte z wykrojników. Oczywiście jak oglądacie mój kanał, śledzicie, to na pewno wiecie, że to jest mój ulubiony wykrojnik. W dalszym ciągu nie zakupiłam żadnego innego, który by stanowił jakąś alternatywę do tego. Na razie wykorzystuję właśnie ten, ponieważ odpowiada mi i pod kątem kształtu, jest mega uniwersalny, i pod kątem wielkości. Zobaczcie, teraz będę sobie doklejała ten element do naszej bazy. No i w zasadzie tak prawie gotowy, ale nie do końca, ponieważ jeszcze tutaj troszkę, ponieważ jeszcze sobie będę chciała tutaj dołożyć, zobaczcie, takie mini elementy, czyli wykończenie otworu tagowego, które również jest wycięte z wykrojnika. No i teraz właśnie będę je wklejać. Mega mini element. Nie mogę złapać ostrości, żeby Wam to pokazać. Minimalna ilość kleju. Rozprowadzam. Będę go tutaj umieszczać. Hop. Oj. O. Zobaczcie, z jednej strony, ale też z drugiej strony. Ja lubię, jak one są fajnie wykończone po obu stronach. Czyli biorę sobie drugi element. Nakładam troszeczkę kleju, rozprowadzam. I nakładam. Hop. Ewentualnie wyrównuję, jak coś jest nie tak. Zobaczcie. Myślę, że już tak może zostać. Fajnie wygląda. Na razie jeszcze nie wybrałam żadnych elementów wykończeniowych typu jakieś wstążeczki, więc na razie go wsunę po prostu tak. O, i on sobie będzie wyglądał tak w albumie. Zobaczcie, jak się nasz album prezentuje. Ja sobie odkładam te niektóre elementy, które są mi już w tym momencie niepotrzebne, i pokażę Wam, jak wygląda nasz album po wykonaniu trzech stron w zasadzie. Mamy stronę okładkową, która jest wykończona i wykonaliśmy na niej kieszeń o kształcie nieregularnym. Do kieszeni będziemy mogli włożyć maty na zdjęcia. Po prawej stronie mamy takie rozwiązanie z klapkami. Na froncie mamy kompozycję z elementów do wycięcia. Klapki zamykane są na magnes. I po otwarciu to jest taki efekt trochę rozpakowywania prezentu. Tutaj mamy akurat kartę z kolekcji i miejsce na dwa kolejne zdjęcia. Tutaj tych zdjęć możemy też włożyć je luzem. Ja jeszcze się zastanowię, czy tutaj nie wkleić jakiegoś elementu, ale to w następnej części, jeżeli już.
I na ostatniej stronie, którą dzisiaj wykonaliśmy, mamy też klapki i kieszonki. Na froncie jednej z klapek wykonaliśmy mini kieszonkę na taga. Po otwarciu mamy miejsce na zdjęcie 9x13 i kolejne miejsce na zdjęcie 9x13, a po środku pionowa kieszeń, również o kształcie nieregularnym, na włożenie kilku mat bądź zdjęć luzem. Także ja Wam dzisiaj dziękuję za tą pracę twórczą, którą wykonaliśmy i zapraszam Was serdecznie do kolejnej części tutorialu, w którym wykonujemy album zimowy. Cześć!